Kołobrzeski skansen morski wzbogacił się o kolejne ciekawe artefakty. Być może dla niektórych jest to tylko zwykły złom, który zalega tutaj od lat kilkunastu, a może i kilkudziesięciu. Dla mnie są to artefakty. Jednym z takich artefaktów jest Zantes kotwica, stosunkowo niewielka, natomiast również pozyskaliśmy dwie potężne kotwice pięciotonowe, znacznie wyższe ode mnie i znacznie szersze. I zrodził się tutaj pomysł taki, w związku z sytuacją taką, gdzie przyjęliśmy kolejną ulicę, jest to ulica Powiatowa i w chwili obecnej dysponujemy tak jakby dwoma głównymi wjazdami do Kołobrzegu od strony drogi S6, czyli od strony węzła Kołobrzeg Zachód i Kołobrzeg Wschód. Takie dwie kotwice jako artefakty postawimy na wjeździe. Jak mówi starosta, kotwice będą pełnić rolę kołobrzeskich witaczy, świadczących o morskim charakterze portu. W chwili obecnej przygotowany jest transport tych kotwic. To są specjalistyczny transport, to jak powiedziałem, jedna waży ponad 5 ton. Zawieziemy jej do firmy, która mnie wypiaskuje. Musimy oczyścić z omułków, różnych pozostałości po zaleganiu na dnie przez okres kilkunastu albo może kilkudziesięciu lat, po czym będą malowane i w takich właśnie miejscach na samym wjeździe się znajdą. Prawdopodobnie również się oświetlimy. Będą posiadały również napisy dotyczące skansenu morskiego, czyli jednej takiej z największych atrakcji Kołobrzegu i jednej tego typu instytucji, czyli dwóch wyslipowanych statków w całej Polsce. Kotwice ustawione w tych miejscach mają zachęcić turystów do odwiedzania skansenu. Nie wszyscy, którzy przyjeżdżają do Kołobrzegu, potrafią ten skansen morski odnaleźć, dlatego też w ostatnim okresie również postawiliśmy tu specjalne tabliczki, które ułatwiają wjazd do skansenu. Skansen jest troszkę oddalony, jest troszeczkę za drzewami. W okresie letnim te drzewa mają liście i tego skansenu nie widać, dlatego chcemy pokazać na samym początku, powiedzieć, ok, w Kołobrzegu jest taka atrakcja, której naprawdę w innym miejscu w Polsce nie znajdziecie. Te dwa miejsca, czyli tutaj wjazd na wysokości cmentarza wojennego i Rondo Solidarności, tam gdzie znajduje się marsz, bardziej bliżej ulicy Myśliwskiej, te dwa duże elementy będą się znajdowały. Kotwice mają się pojawić jeszcze przed sezonem.